Przed wojną początek ulicy Rybaki znajdował się za moimi plecami. Rybaki były traktem dawnej osady, której mieszkańcy trudnili się połowami ryb z Wisły. Stąd nazwa po łacinie piscatories, ku rybitwie, rybitwa, rybaki. Dzisiaj dawny szlak ulicy Rybaki jest głównym traktem spacerowym poprzez multimedialny park Fontan. Osada, która powstała w tym miejscu, pierwszy raz znalazła się w dokumentach w roku 1510, ale wnioskować z tego można, że istniała już znacznie, znacznie wcześniej. Według spisu przeprowadzonego w 1510 roku odnotowano 45 domów w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się multimedialny park Fontan. Pozostała zabudowa Nowego Miasta to 135 domów, czyli osiedle Rybaki, osada Rybaki stanowiła 1/4 zabudowy tego rejonu. Mieszkańcy trudnili się głównie rybołówstwem, żyli, że się tak wyrażę, z Wisły, dostarczając swoje połowy na stoły warszawskich mieszczan, klasztorów, na dwór królewski, na dwory podwarszawskiej szlachty. W ten sposób osada funkcjonowała aż do wieku XVIII. W wieku XVIII troszkę zmieniły się proporcje zawodowe mieszkańców, przybyło więcej rzemieślników, rybacy zaczęli tracić na znaczeniu jako główna siła gospodarcza tego rejonu. Wiek XIX to również zalążki przemysłu, który tak do końca na Rybakach się nie rozwinął. Natomiast w okresie międzywojennym istniały plany pozostawienia dosyć luźnej zabudowy w tym rejonie, a stworzenia wzdłuż Wisły kompleksu parków z luźną zabudową drewnianą, murowaną na Rybakach jako takiego swoistego skansenu dawnej Warszawy. Dzielnice Rybaki zmiotła II wojna światowa, powstanie warszawskie. W czasie ciężkich walk, jakie się tutaj toczyły, zniknęła większość zabudowy dzielnicy. Po wojnie zabudowy tego rejonu nie odbudowano. Dzisiaj tylko Baszta Prochowa i Dom Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych są jedynymi reliktami tej dzielnicy. Wchodząc na ulicę Rybaki, dawny główny trakt osady Rybaki, mijamy budynek z czerwonej cegły. Skąd on tutaj się wziął? Co w nim się mieściło? To jest pamiątka jeszcze z czasów jagiellońskich, kiedy to w Warszawie powstał pierwszy stały most przez Wisłę. Rzeka w przeszłości była znacznie bliżej i w roku 1573 otwarto pierwszą przeprawę z lewego brzegu na prawy. Miało to związek z ulokowaniem między innymi Sejmu, jako Sejmu na stałe w Warszawie. Budowla z czerwonej cegły powstała jako brama mostowa. Informatycy nazwaliby ją ówczesnym firewallem. Jej zadaniem było odgrodzenie drewnianej zabudowy miejskiej od drewnianego mostu. Gdyby po jednej lub po drugiej stronie wybuchł pożar, na czerwonym murze ogień miał się zatrzymać. Spłonąłby most, spłonęłaby zabudowa drewniana, ale tylko po jednej stronie byłoby pogorzelisko. Most był szczytowym osiągnięciem technologii w tamtym czasie, niestety wytrzymał tylko 30 lat. W 1603 roku został zniesiony, a brama mostowa, brama pozostała. Za czasów króla Władysława IV przeznaczono ją na skład prochu, stąd nazwa prochownia, dzisiaj często używane wobec tej budowli. W czasach Augusta II składy prochu przeniesiono w inne miejsce, natomiast ulokowano w dawnej baszcie mostowej więzienie. Pamiątką po tym więzieniu jest ulica Boleść. Oficjalna nazwa w czasach saskich brzmiała Poprawa, ale w związku z tym, że bliscy żegnali się z krewnymi na być może lata, od tego cierpienia, rozstania, nazwa Poprawa nie przyjęła się, a pozostała do dzisiaj ulica Boleść.
W wieku XIX budynek trafił w ręce prywatne, zakupił go inwestor nazwiskiem Wilson i przebudował na kamienicę czynszową. Jako kamienica czynszowa gmach przetrwał do II wojny światowej, a po II wojnie światowej odbudowany stał się siedzibą sceny teatralnej. Tutaj działał m.in. słynny teatr prowadzony przez Wojciecha Siemiona. Do dzisiaj jest to miejsce spotkań artystów. Lokalne centrum kultury, nadal odbywają się przedstawienia teatralne. Quebracho, nazwa południowoamerykańskiego drzewa, która dzisiaj mało komu kojarzy się z Warszawą. Tymczasem słowo quebracho znali doskonale mieszkańcy Starego Miasta, Nowego Miasta i przede wszystkim dzielnicy Rybaki. Dzisiaj na przedpolu parku Fontan mamy piękny trawnik, rosną na nim urocze kwiatki. Tymczasem do II wojny światowej w tym miejscu wznosiła się fabryka. Fabryka garbników. Fabryka, którą zbudowano w roku 1906 i była ona głównym dostawcą garbników dla warszawskich garbarni. Warszawskich garbarni było około 30. W czasie II wojny światowej, w czasie powstania warszawskiego, zabudowania fabryki quebracho uległy całkowitemu zniszczeniu. O ten obiekt toczono ciężkie walki. Bronili go powstańcy starający się powstrzymać Niemców atakujących Stare Miasto. Ale fabryka quebracho już przed wojną przeznaczona była do rozbiórki. Część zabudowań zlikwidowano, żeby umożliwić budowę traktu wzdłuż Wisły w roku 1938, nazywanego tak samo jak dzisiaj. Wisłostrada. Wisłostrada, której budowę rozpoczęto już przed wojną. Mimo że dzielnica Rybaki nie istnieje, dzielnica, której początek dały związki z wodą, teren nadal związany jest jak najbardziej z różnymi atrakcjami wodnymi. Od kilku lat w tym miejscu organizowane są multimedialne pokazy, w trakcie których warszawiacy mogą poznać warszawskie legendy. W trakcie pokazów co roku prezentowana jest inna legenda. Stołeczna Estrada zaprasza również mieszkańców miasta na wianki na żywo organizowane nad Wisłą. Multimedialny park Fontan stał się jednym z ulubionych miejsc, gdzie warszawiacy szukają ochłody w gorące letnie dni. ...125 lat po otwarciu wodociągów warszawskich zbudowanych przez Williama Lindleya w parku Fontan ustawiono jego pomnik. William Lindley odkręca dzisiaj wodę przy ławeczce zbudowanej z rur wodociągowych. Z Williamem Lindleyem związana jest taka ciekawostka. Do Warszawy przybył na zaproszenie prezydenta Starynkiewicza, który był inicjatorem skanalizowania miasta. Podobno William Lindley w kontrakcie miał zawartą klauzulę mówiącą o tym, że musi dwa razy do roku przybyć do Warszawy, żeby dokonać przeglądu wodociągów. William Lindley nie chciał jeździć z Londynu dwa razy w roku. Rozwiązał ten problem w ten sposób, że w Warszawie spędzał Sylwestra. 31 grudnia dokonywał przeglądu za jeden rok, 1 stycznia dokonywał przeglądu za rok drugi. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tego rejonu są schody prowadzące z podnóża Skarpy Wiślanej na Nowe Miasto. Powstały jako rozwiązanie tymczasowe w roku 1845 i miały zostać zastąpione innymi sposobami transportu z góry Skarpy Wiślanej na dół. Okazało się, że prowizorka jest najtrwalsza i mimo że planowano różnego rodzaju wiadukty, ślimaki umożliwiające przemieszczanie się z Nowego Miasta na Rybaki, schody przetrwały do dzisiaj. Oczywiście to nie są te same schody z roku 1845, to jest nowa konstrukcja, dzięki której możemy bezpiecznie wchodzić lub schodzić w dół.
przedwojennej dzielnicy Rybaki, chyba najdłużej w Warszawie, zachował się klimat miasta kontrastów. Miasta, w którym obok okazałych rezydencji murowanych wznosiły się niewielkie siedziby drewniane z XVIII wieku. Takim przykładem może być okazała kamienica pod numerem 24, sąsiadująca z dworem Nitkowskiego pod numerem 26. Starokondygnacyjna kamienica sąsiadowała z drewnianym dworkiem przypominającym czasy rybaków wypuszczających się na nurt Wisły. Dzisiaj tego nie zobaczymy, pozostały nam tylko zdjęcia. Dzisiaj możemy z punktu widokowego popatrzeć na park Fontan. Naszemu spojrzeniu towarzyszy również wzrok Marii Skłodowskiej-Curie, która podarowana przez organizacje francuskie dotarła do miejsca doskonale jej znanego. Tutaj do kościoła pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny chodziła na mszę, tutaj została ochrzczona, a jej muzeum znajduje się niedaleko od tego miejsca przy ulicy Freta. Maria Skłodowska patrzy na park Fontan z pomnika ufundowanego przez obywateli francuskich. Żywa Maria Skłodowska patrzyła na rybaki, niewątpliwie niejednokrotnie stawała na brzegu skarpy, żeby spojrzeć w dół, a urodziła się w tym domu, który widać za moimi plecami przy ulicy Freta 16. Tu taka ciekawostka, często pada pytanie, czy znajdujemy się w tej chwili na Starym Mieście, czy na Nowym Mieście. Formalnie, mając na uwadze administrację dawnej Warszawy, jurysdykcja Starej Warszawy sięgała do tego miejsca. Biorąc to pod uwagę, nadal jesteśmy na Starym Mieście. Multimedialny park Fontan jest nieodparcie kojarzony z Nowym Miastem ze względu na położenie. Warto natomiast pamiętać, że od roku 1408 mieliśmy dwa organizmy miejskie położone obok siebie. Nową Warszawę i Starą Warszawę. Osada Rybaki administracyjnie podlegała Starej Warszawie, mimo że leżała poniżej Skarpy Wiślanej na wysokości Nowej Warszawy. W roku 1791 Starą Warszawę, Nową Warszawę, 26 prywatnych miasteczek połączono w jeden nowy twór administracyjny, w taką Warszawę, jaką znamy mniej więcej dzisiaj. Włączono również w granicę miasta dzielnicę Rybaki, która stała się częścią stołecznej Warszawy. W roku 1938 rozpoczęto bardzo poważną inwestycję na terenie dzielnicy Rybaki. Dla Związku Polaków za granicą rozpoczęto budowę głównej siedziby. Siedziby, która miała być złożona z dwóch okazałych gmachów. Przewidywano, że siedziba będzie gotowa na sierpień 1939. W tym właśnie miesiącu planowano zjazd Polaków mieszkających za granicą w Warszawie. Zjazd się nie odbył. Zjazd się nie odbył z tego powodu, że stosunki polityczne były bardzo napięte. Groziła wojna, jak wiemy, do wojny doszło, natomiast terminu dotrzymano. 5 sierpnia 1939 roku siedziba Związku Polaków z zagranicy imienia marszałka Józefa Piłsudskiego została otwarta. Już we wrześniu 1939 roku spadły na nią bomby. Poważnie uszkodzona w czasie powstania warszawskiego na początku lat 60. została rozebrana. Dzisiaj na Rybakach znajdziemy tylko granitowy obelisk, niewielki granitowy obelisk upamiętniający miejsce, w którym stała. Nie ma już dzielnicy Rybaki, mamy za to park Fontan. O dawnym charakterze tego rejonu świadczy budynek należący do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, jedyny dom noszący adres Rybaki 35. Nie ma numerów wyższych, nie ma numerów niższych. Sam gmach powstał w roku 1931, ciężko uszkodzony w czasie walk w Powstaniu Warszawskim.
stanowił redutę. Zdobyty przez Niemców, po wojnie został odbudowany i jedyny dom z adresem Rybaki. O dom mieszkalny pracowników i siedzibę PWPW w czasie Powstania Warszawskiego toczono ciężkie walki. Do dzisiaj znajdziemy ich ślad na ogrodzeniu otaczającym budynki. Zachowały się ślady uderzeń pocisków, odłamków na płocie, będące świadectwem intensywności walk, jakie toczyły się w tym rejonie. Warto podejść, popatrzeć na niemych świadków wydarzeń z tamtych lat. Wisła. Rzeka, która dała początek nie tylko Warszawie, ale również jej dzielnicy Rybakom. To właśnie z rzeki utrzymywali się jej mieszkańcy. Utrzymywali się z tego, co w rzece złowili. Później Wisła stała się ważnym kanałem żeglugowym, którym transportowano towary z Gdańska do Krakowa, z Krakowa do Gdańska, a Warszawa jako miasto koronne uzyskała przywilej poboru ceł. W Warszawie była komora celna, można było czerpać dochody z przewożonych towarów. Stąd właśnie wzięło się określenie ściśnięci jak śledzie w beczce. Płacono podatek od beczki, więc przewożący starali się jak najwięcej tych śledzi w beczce upchnąć. Pojawiali się również przemytnicy, którzy nocą próbowali przemknąć pod czujnym okiem strażników rzecznych i przepłynąć przez Warszawę bez uiszczania jakiejkolwiek opłaty. Jednym z symboli dzielnicy Rybaki były łaźnie. Czynne cały rok łaźnie parowe, umieszczone na lądzie, ale w wieku XIX pojawiły się łaźnie lokowane na rzece. Na galarach budowano baraki, w których każdy mógł uzyskać kabinę za niewielką opłatą i w tejże kabinie pławić się w nurcie Wisły. Ludziom na pewnym stanowisku, o pewnej sytuacji społecznej nie bardzo wypadało przyjść na plażę, rozebrać się i pływać w rzece. Korzystali zatem z uroków Wisły poprzez właśnie te łaźnie, poprzez galary, pławiąc się w wodzie przepływającej przez dno łodzi, przez dno tych kabin, które specjalnie dla nich przygotowywano. Opłata była niewielka, łaźnie cieszyły się wielkim powodzeniem i często, żeby skorzystać z kąpieli wieczornej, już rano trzeba było rezerwować miejsce. W XVI wieku zdarzało się, że w ciągu 2 tygodni przez komorę celną w Warszawie przepływało około 250 jednostek. Dzisiaj Wisła ma znacznie mniejsze znaczenie transportowe. Nie ma osady Rybaki. Nad rzekę przybywają mieszkańcy, którzy relaksują się, łowiąc ryby wzorem dawnych mieszkańców Rybak.